Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1922 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Obchodzimy je od 1992 roku. Z tej okazji w Lesznie odbył się piknik militarny pod hasłem Wierni Ojczyźnie, zorganizowany przez Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych przy współudziale 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego i miasta Leszna. Na terenie Alei Gwiazd Żużla stanęły specjalne wozy wojskowe oraz stoiska prezentujące wyposażenie wojskowe. Prezentowano wyposażenie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa czy Batalionu Łączności ze Śremu. Wbrew zapowiedziom na piknik nie dotarli jednak żołnierze amerykańscy. Podczas pikniku prezentowano także broń, swoją celność można było sprawdzić na strzelnicy. Atrakcje przygotowano też dla dzieci, wśród nich dmuchańce i malowanie twarzy barwami kamuflażowymi. Pojazdy wojskowe zostały udostępnione zwiedzającym. Można było także wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Nie zabrakło też najpopularniejszego akcentu imprez wojskowych – grochówki z kotła.